Państwa, dzisiaj wieńczymy dzieło, które podjęła Rada Miasta Nowego Sącza jakiś czas temu. Pamiętacie Państwo, Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu imienia rondu u zbiegu ulicy Tarnowskiej i Witosa imienia świętego Jana Pawła II. Prezydent jako organ władzy wykonawczej szukał stosownego momentu, właściwego czasu do zrealizowania tej uchwały i oto dzisiaj taki dzień wydaje się znaleźliśmy właściwy dla tej uroczystości, bo 30 listopada w 1980 roku Jan Paweł II podpisał encyklikę poświęconą właśnie miłosierdziu. Może ksiądz proboszcz pamięta tytuł oryginalny tej encykliki. Dives in misericordia. O, właśnie. I wydaje się, że ten moment w tym roku będzie najwłaściwszym, zważywszy na to, że dopiero co zakończyliśmy rok miłosierdzia, obchody roku miłosierdzia. Stąd z dniem dzisiejszym wraz z aktem poświęcenia, którego dokona ksiądz proboszcz, no, nasze bezimienne rondo zyska no, godnego patrona, który cieszy się powszechnym szacunkiem i myślę, że w ten sposób, w jakiś sposób odnotujemy i ten rok miłosierdzia i akt encykliki, który Ojciec Święty podpisał 30 listopada 1980 roku i w ten sposób oddamy jak gdyby cześć naszemu wielkiemu rodakowi.